Cześć, witajcie na kanale Audiomania Intermusic, a dzisiaj tuner Radmor, model AM5422. Tuner był produkowany w latach 80. i służył do odbioru fal krótkich, średnich oraz długich. Tuner jest wyposażony w wewnętrzny wzmacniacz, dzięki któremu dodatkowo możemy słuchać audycji poprzez słuchawki oraz wbudowany niewielki głośnik. Panel przedni wykonany jest z aluminium, na którym znajdziemy od lewej wyłącznik sieciowy, gniazdo słuchawkowe. Następnie mamy 5 diod LED, które wskazują poziom sygnału, diodę program oraz skalę również wykonaną z diod LED. Następnie mamy wzmocnienie, funkcję program. Następnie mamy 7 strojków dla zakresu fal krótkich, jeden strojk dla zakresu fal średnich oraz jeden strojk dla zakresu fal długich. No i pokrętło strojenia. A na tylnej ściance znajdziemy gniazdo anteny zewnętrznej, przełącznik aktywacji tego gniazda, wyjście na wzmacniacz, jest tutaj stare gniazdo DIN. Mamy tutaj wbudowaną antenę kierunkową. Gniazdo przewodu sieciowego oraz bezpiecznik. Tak urządzenie się prezentuje. To na tyle. Oczywiście zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Cześć, do następnego razu.